piękna wiosna jeszcze trwa, a na wiosnę są nam potrzebne różne warzywa, które chcemy posiać, a niestety czasami dochodzi do sytuacji, że mamy nieproszonych gości na ogrodzie, w tym przypadku krety albo jakieś inne, może nornice czy coś, trudno mi powiedzieć co tam jest, ale kopce robi i wszystko ryje. Stosowałem karbid, to powiem, że nawet miałem przypadki, że na kretowisku karbid leżał, wyryły wszystko. Inni stosują butelki, żeby były takie na metalowym kiju, że to ma niby tutaj coś się dziać. Też nie pomaga. Tu mamy dwa wiadra wody. To czysta woda, trochę mi się zabrudziła. Zaraz je tam zaniosę do tej konewki. Tak trochę bez sensu, że niosę wiadro z wodą do konewki zamiast konowkę do wiader. Ale to tak celowo niosę. I te wiadro wlewam do konewki do połowy. Mam pół wiadra wody w konewce. Zatem idę po drugie wiadro, bo zabrakło wody. Idę z nim też do konewki. O! I co teraz? Teraz najważniejsze. Sięgam do kieszeni. Nie po karbid. Nie po żadne trucizny. Tylko po coś takiego. To jest preparat odstraszający dziki. Nazywa się FUK. Płyn odstraszający na dziki. 50 ml, sposób użycia i tak dalej. Ale to też działa na odstraszanie tych, co mieszkają gdzieś tam pod ziemią. Jak to teraz zaaplikować? To jest w atomizerze 3 razy. Raz, dwa, trzy. Może być 4. Jak to woli, im więcej tym lepiej, ale 3 wystarczy z zupełnością. Teraz trzeba wlać tego wiadra do pełna, żeby to się wymieszało do tej konewki. Do pełna wody naleję. Proszę bardzo, już mam preparat gotowy, odstraszający. Skutecznie, raz na zawsze powiem, że to działa. Musimy teraz odgrzebać w krepisku otwór, w którym tutaj coś wylazło. Czasami jest trudno, ale czasami jest łatwo. Jak nie znajdziemy otworu, szukamy następne kretowisko i wlewamy tam przygotowaną substancję. To zobaczy jak leci. Nie wiem, tak 1/3 konewki na kretowisko spokojnie wystarczy. Zasypujemy. Idziemy dalej szukać. Tu są takie, widzę, ładne. Czasami ładne kretowisko nie oznacza, że jest ładny otwór, bo nie zawsze się znajdzie. O, na przykład tutaj nie znalazłem krecie dziury. Ale to nic, szukam następnym. O, tu jest. Dobra. Mamy już przygotowany otwór wlotowy. I lejemy. A tak leję mniej więcej jedną konewkę na 3 kretowiska. Czyli jedno przypnięcie z atomizera na jedno kretowisko. Kolejny. Gdzie tutaj będzie? Tu akurat nie ma. Tu. Tak jak mówiłem, nie zawsze się da znaleźć. Bo nieraz gdzieś tak z boku wyjdzie. Już nie będziemy szpadlem tu kopać. O, tu jest. Malutkie, niepozorne kretowisko. Otwór już jest. Trzeba go tak delikatnie, żeby go nie zasypać. Kto tam tak się denerwuje? No ale dobra. Już pojechał pociąg, starczy. I tu wleję resztę.
Jak ktoś jest bardziej zdesperowany, to niech zlewa całą konewkę na raz. Zależy, ile mamy tych kretowisk. Płynu nam starczy spokojnie na hektar. No to tego jest sporo, 50 litrów. Tam jedno psiknięcie to wielki guzik. No i mamy załatwione. I te krety się na 100% wyniosą. Sprawdzone, tutaj eksperymenty robiłem na warzywach, nie mogłem sobie poradzić, ale w końcu zastosowałem to i działa. Naprawdę działa. Trwało miesiąc, zanim to wytestowałem. Tu na skrawku tylko mi zostało. Polecam coś takiego. Nie lubią tego dziki ponoć, ale na pewno nie lubią tego też i krety czy nornice. No ale jakby ktoś się czuł, gdyby ktoś komuś do domu wlał, no nie wiem, gnojowicy, też by się wyniósł. Co prawda to nie śmierdzi żadną gnojówką. To ma zapach jakiś perfum. Naprawdę bardzo przyjemny zapach. Może kogoś zemdli, ale nie jest to jakiś... No nie ma się wrażenia, że to jest płyn odstraszający, o tak powiem. Nie ma tu żadnych niebezpieczeństw. To jest taki humanitarny, bym powiedział, środek na odstraszanie kretów. Ktoś zaraz powie, a tabletki można cyklon B też rzucić, jak najbardziej. Jak ktoś ma chęć, to nawet może i granata wrzucić. Też na pewno rozsadzi nornicę. To jest takie, bym powiedział, bardzo ekologiczny dla roślin i zwierząt, a przy okazji też i dziki odstraszymy, bo w ziemi będzie smród. Nie wiem, jak to się roznosi, ale na pewno działa. Tu na końcu ogrodu nie byłem, a patrzę, że w buraczkach jest jakieś kretowisko. Już stare jest, ale zaraz tutaj sobie z nim poradzimy. No, tu nigdy nie lałem na końcu. O, już mamy wymieszane. Takie piękne tutaj stoi, na szczęście w międzyrzędziu. O! Zobaczymy, co tu się dzieje. Dwa otwory, czyli to jest taka przelotowa droga. Bardzo dobrze. Bo wlejemy od razu dwa kanały. Proszę bardzo. Jeden kanał w tą stronę. Drugi w tą. No i dobra. Zasypujemy, wyrównujemy. Mamy spokój. Patrzę, czy gdzieś jeszcze jakiś jest. Tu jest odkryty kanał, no ale dobra. Niech w odkryty leci. Tu przy ziemniakach. Dobra. Chyba starczy. Ale mam jeszcze trochę w konewce, to by się przydało gdzieś to wlać. Tutaj. Taki zapach, nie wiadomo do czego to porównać, mydło, nie mydło, jakiś proszek do prania czy coś takiego, bardziej może jakiś, nie wiem, naprawdę nie wiem, no taki, trochę to pachnie jakimiś kwiatami, bym powiedział, zapach taki kwiatowy, piwonie, nie piwonie, coś takiego, w kwiaciarni jest taki zapach, o tak powiem, tak dokładnie. Jak się wejdzie do kwiaciarni, to jest taki zapach. To tyle z odstraszania dzików. Na karbid wydałem kupę pieniędzy, nic to nie działało. Puszka za puszką szła. No, może gdybym tego karbidu miał ze 100 kg, całą beczkę, to może by się te dziki w końcu wyniosły, ale od jednej puszeczki nie ma szans. A to naprawdę jest skuteczne i długo działa, bo z ziemi ten smród prędko nie wyjdzie.